Cześć, witam was bardzo serdecznie w Smoczych Opowieściach, czyli krótszych historiach, które kiedyś mi się tam przydarzyły. Poprzednio cisnąłem po pewnej osobie, więc dziś powinienem powiedzieć coś o małym Dragotrimie. Tak więc, okej, to będzie ten odcinek, w którym będę cisnąć po samym sobie. I dzisiejszy odcinek będzie też poświęcony takiej mojej naiwności. Bo jak byłem mały, to byłem strasznie naiwny. Wierzyłem w wiele rzeczy, które teraz wydają mi się bardzo, bardzo głupie. No ale do rzeczy. Jedna z takich sytuacji, kiedy rzeczywiście, no po prostu moja głupota przekroczyła jakikolwiek wskaźnik, to była sytuacja, kiedy jechałem do jednej tam swojej kuzynki i zazwyczaj te osoby kręciły ze mnie bekę, a ja nawet nie byłem tego świadomy. W pewnym momencie tam graliśmy w Doktora Mario, czyli grę, którą ja znałem, bo sam posiadałem z nią kartridża. Mój tata też bardzo dużo grał w tę grę. No i w pewnym momencie ta kuzynka zaczęła mi wkręcać, że w Doktorze Mario można zmieniać sobie postacie. Ja się tak zastanowiłem nad tym i myślę, kurde, serio? Nie wiedziałem o tym. No i ona mi zaczęła wkręcać, że wystarczy wyjść do menu, ale nie tego menu głównego gry, tylko menu składanki i wypowiedzieć głośno, jak się nazywa, znaczy jaką postać byśmy chcieli. Tam pełna dowolność, nawet mi wmawiała, że jest kanapa, rozumiecie, można grać kanapą zamiast Mario i jak ona, jak przegrywamy, to ona wywala język. Tak, i ja oczywiście byłem tak głupi, że jak włożyłem kartridża, i to od razu wypowiedziałem właśnie, że chcę tę kanapę i w ogóle. No, niestety się nie pojawiła. Kuzynka twierdziła, zapewne mając bekę ze mnie, ale ukrywając to całkiem dobrze, że pewnie coś się zepsuło i tak dalej, i tak dalej. No, całkiem niezły wkręt, taki pierwszy pratg w moim życiu, co nie? Myślałem też długo nad tym, jakie inne rzeczy mi się przytrafiły i doszedłem do wniosku, że no kurde, całkiem sporo. Więc raz była taka sytuacja, że kuzyni mi mówili, że jedna taka plastikowa figurka żyje i się uśmiecha. I to mnie tak przerażało wewnętrznie. Nie wiem, czy kojarzycie. Kiedyś były takie małe figurki. Wydaje mi się, znaczy tak mi się wkręciło, że one mogły być w Kinder Niespodziance, aczkolwiek wydaje mi się, że nie. One przedstawiały jakieś zwierzęta czy tam potwory i zazwyczaj z tyłu miały takie wgłębienie. Nie powiem, żebym je kolekcjonował, bo posiadałem tylko jedną, ale widziałem u innych dzieciaków no kilka, więc to musiała być jakaś bardziej popularna seria. No ale w każdym razie ja miałem chyba takiego jakby potwora z rogiem, to był chyba Triceratops, czerwony, a mój kuzyn miał wieloryba, czy rekina, coś w tym rodzaju, raczej rekin. I oczywiście godzili mnie z tą figurką i zaczęli mi wbawiać, że ona się jakoś szczerzy i w ogóle coś tam zjada, jest niebezpieczna. A jak przychodziłem, to mówili, że no już nie, już przestała. Kurde, ja bym, gdybym teraz siebie zobaczył, to bym siebie nie polubił. Taki wiecie, taki głupi bachor, nie? Inna sytuacja, też dosyć śmieszna. Graliśmy z kuzynem w Samurai Pizza Cats. No i tam wiecie, że można sobie wybierać koty. Mamy kota latającego, takiego co niszczy skały,
tego, co tam kopie, tego, co pływa i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie mój kuzyn próbował mi wmówić, że te koty można łączyć, że jest jakiś przycisk, że one się ze sobą łączą i powstaje jakiś taki, jakaś taka transformacja, nie wiem, smokozorc czy coś. Chociaż powiem wam szczerze, że z tych wszystkich wkrętów ten miał nawet sens. Nawet mógłbym uwierzyć, że nawet teraz, że coś takiego byłoby możliwe. Oczywiście, gdybym nie znał tej gry na tyle dobrze, a widziałem wiele gameplay i wiem, że tak nie można, ale taki największy wkręt, jaki na mnie wykonano, coś, co po prostu wspominam do dzisiaj, kisnąc przy tym, to była wkrętka z nazwą pewnej rzeczy. Jest takie określenie w slangu, które brzmi gringle. I powiem wam szczerze, jeżeli nie wiecie, co to oznacza, możecie sobie to wpisać do wyszukiwarki Google. Tam pewnie pierwsze, co wam się pojawi, to słownik slangu. Ale jeżeli jecie, to nie, to najpierw zjedzcie, niech to się tam przetrawi i w ogóle, i potem sobie to sprawdźcie. W każdym razie mój kuzyn bardzo często używał tego słowa. To był ten sam kuzyn starszy ode mnie o 2 lata, który mi wkręcił właśnie te koty. I on często używał tego słowa i ja cały czas się go pytałem, co to słowo znaczy, nie? No i rzecz jasna, nie istniał wtedy internet. To znaczy istniał, tylko ja go po prostu nie miałem, bo internet miałem chyba jakoś od pierwszej gimnazjum, o ile dobrze pamiętam. No i nie miałem za bardzo gdzie tego wygooglować, gdzie tego sprawdzić. W zwykłych słownikach, no też raczej podejrzewam, że nie odnalazłbym tej frazy, tego hasła. No i wiecie, to się dla mnie stało takim tajemnym słowem, które mój kuzyn cały czas wypowiadał i ja cały czas się go pytałem, co to oznacza, a on mi nie chciał powiedzieć i wtedy się wkurzałem i mówiłem mu, że mam mi natychmiast powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. I ostatecznie chyba to się ciągnęło przez parę miesięcy, kuzyn nie chciał mi powiedzieć, co to jest, aż w końcu mi wyjawił, przy czym nie powiedział mi prawdy. Nie pamiętam już, co mi takiego powiedział, ale czy to mu chodziło o jakieś, nie wiem, siniaki czy coś takiego, tak mi to powiedział. I to było w sumie jeszcze gorsze, nie? Bo wiecie, potem bym się chwalił, że znam taki, wiecie, taki synonim do tego słowa. Używałbym tego i jeszcze bym to użył w jakimś dziwnym znaczeniu, nie? Także no, mówię wam, jak nie wiecie, co to znaczy, to sobie wygooglujcie, ale będziecie tego żałować. Z czasem, nie wiem skąd, ale skąd się o tym dowiedziałem. Chyba mi wreszcie powiedział, to... Co wiecie, co odmieniło moje życie tak, że nic się nie zmieniło. Ale wiecie, dziecko jest niecierpliwe, ono musi wiedzieć już teraz, natychmiast. No i to w sumie tyle. To pewnie takich sytuacji miałem o wiele więcej, ale te 4 najbardziej zapamiętałem. I teraz te zakamarki wstydu w moim umyśle prezentuję wam w tym filmiku, żeby mi się hajs zgadzał. No i cóż, zachęcam oczywiście znowuż was do komentarzy, bo że też macie jakieś takie podobne sytuacje, bądź też mieliście takie podobne sytuacje w dzieciństwie. No i żegnam się z wami i do następnego.